Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Andrzej Gawron, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy, tych, którzy lubią poniedziałki, tych, którzy nie lubią poniedziałków. To w sumie wszystkich. Prosto z grzybobrania chyba, panie pośle, bo w lublinieckich lasach wyjątkowy urodzaj. Tak, grzyby obrodziły w tym roku bardzo. Zachęcam wszystkich tutaj mieszkańców Śląska w lasy lublinieckie, bo naprawdę można tych grzybków dużo nazbierać i no, mogą być obfite plony, także zapraszam. I w lasach nie widać billboardów, którymi Polska Fundacja Narodowa walczy o dobre imię Polski w świecie, panie pośle. No nie widziałem żadnego billboardu, przynajmniej nawet jak tutaj jechałem, nie widziałem billboardu. No, fundacja jest autonomiczną instytucją, jak gdyby podejmuje autonomiczne decyzje. No, może trudno to komentować. Na pewno jest ważne, żeby reformę sądów przeprowadzić. Dzisiaj prezydent ma przedstawić projekty ustaw, do czego się zadeklarował i zobaczymy, jakie będą te projekty. Z tym nikt nie dyskutuje, że te zmiany są konieczne. Z drugiej strony ja wiem, że to nie od pana zależy, nie ma pan nic wspólnego z samą akcją Sprawiedliwe Sądy, natomiast czy wpis faktycznie i naprawdę wszyscy uważają, że to jest akcja słuszna, na miejscu, w dobrym guście? Ja mówię, no, słuszna akcja to jest ta, żeby jednak zreformować sądy. I tu uważam, że naprawdę to, co się dzieje, jeżeli chodzi o propozycję prezydenta, będzie najważniejsze w tym tygodniu i trzeba się nad tym skupić. Nie chciałem komentować. A kampania, w której półprawdami, manipulacjami, czasami zwykłymi kłamstwami po prostu próbuje się przekonać obywateli, że sądy wymagają zmian. Ja nie sprawdzałem dokładnie, jakie tam są hasła. Ja mam doświadczenie z tego, jak ludzie przychodzą do mnie do biura poselskiego i przedstawiają, jakie nieprawidłowości są w sądach. I tutaj naprawdę mógłbym przykładów bardziej wiarygodnych. Z tym się absolutnie zgadzamy. 70% obywateli... 80 takich przykładów mógłbym podać. Całkowicie wiarygodnych. 70% obywateli według różnych sondaży domaga się zmian w sądach, natomiast czy kradzioną wiertarką należy ich przekonywać do tego? Kradziona wiertarka to też, niestety, to jest jakiś symbol jakiś, tak, który tam... zafunkcjonował. Wie pan, że gdyby taką akcję za swoich czasów przeprowadziła Platforma, to wszyscy w tym PiS pierwszy mówiliby, że skandal. Ale tak jak mówię, no to jest fundacja, autonomiczna instytucja. Te pytania, no trzeba by jak gdyby kierować do szefów fundacji. Myślę, że tutaj powinny być jasne odpowiedzi. Panie Boże, ale tak szczerze, to obiecaliście, że błędów PO nie będziecie powielać, a ta kampania to... Jeżeli się rządzi tak faktycznie, że chce się zmieniać państwo, to czasami się jakieś drobne błędy popełnia, ale też trzeba mieć mądrość, żeby te błędy korygować. Czyli to drobny błąd. Ja powiem tak, powiedziałem wcześniej, fundacja to jest niezależna instytucja. Oczywiście. Panie pośle, PiS obiecywał także województwo częstochowskie i obiecuje nadal. Czytał pan odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego na pytanie w tej sprawie Stowarzyszenia Mieszkańcy Częstochowy? Ale tu się nic nie zmieniło, jak gdyby cały czas ta idea województwa częstochowskiego jest i jak gdyby pewne środowiska szersze, nawet nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, tą ideę w Częstochowie podtrzymują. Nie, no zmieniło się, no, obiecywał poseł Giżyński, na przykład powołując się na słowa właśnie między innymi Jarosława Kaczyńskiego, obiecywał, że w tej kadencji na pewno ta sprawa zostanie doprowadzona do jakiegoś finału. No ale dynamika sytuacji jest taka, że rzeczywiście tych problemów, tych wyzwań, które mamy przed sobą zmieniają sytuacji w Polsce, jest taka, że rzeczywiście te zmiany terytorialne, jakieś administracyjne, no to są zmiany, które jednak powinny zejść na dalszy plan i takie jest stanowisko rządu, że ministra Błaszczaka, że rzeczywiście jeżeli będzie rozmowa o tych zmianach administracyjnych, terytorialnych, to zrobi, stanie się to w przyszłej kadencji, oczywiście, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra następne wybory. No właśnie, co miałoby się zmienić na przykład za 4 lata, żeby ta sprawa faktycznie została rozstrzygnięta po myśli na przykład Częstochowy? Dodajmy, że Jarosław Kaczyński zaznacza, że to jest zmiana potrzebna. To potrzebna komu i no, czemu? To ja chyba z tej perspektywy jak gdyby stanowiska tych środowisk częstochowskich, ale tak jak powiedziałem, ja uważam i to za każdym razem powtarzam w jakiejkolwiek rozmowie na temat województwa częstochowskiego, że jeżeli województwo częstochowskie chce powstać, to musi mieć pewien potencjał. Żeby ten potencjał mieć, no to musi zbudować pewną koalicję, chociażby w samorządach, żeby to województwo powstało.
a Lubliniec jest całkowicie tożsamy ze Śląskiem i absolutnie nie wyobrażam sobie tego, żeby powiat lubliniecki należał do województwa częstowskiego. To jedno, a jeżeli chodzi o samą ideę, pan tak raczej sceptycznie chyba na nią patrzył. Czy ja, tak jak mówię, tutaj nie patrzę sceptycznie, patrzę realnie, tak można powiedzieć. Jeżeli ma powstać nowe województwo, to musi mieć siłę gospodarczą, administracyjną. I ekonomicznie ono się raczej nie broni. No tak jak mówię, no tutaj powinna praca być taka organiczna u podstaw, żeby to województwo pokazać, jak gdyby, że rzeczywiście ma możliwości funkcjonowania. Może nowy plan wicepremiera Morawieckiego, który chce, aby cała Polska stała się jedną wielką strefą ekonomiczną, pomoże między innymi nowemu województwu. Tak, ponieważ rzeczywiście no, ten plan takie, żeby nie tylko 25 tysięcy hektarów, które w tej chwili wchodzi w granice stref ekonomicznych, ale terytorium całego kraju miało możliwość pewnych preferencji podatkowych, jeżeli chodzi o inwestycje, też wybierania takich inwestycji jakościowo dobrych miejsc pracy. No to jest bardzo dobry program. Myślę, moim zdaniem to będzie taki następny impuls do rozwoju kraju. Ale tam, gdzie ta inwestycja dotychczas się nie opłacała, mamy, nie wiem, jakieś strukturalne bezrobocie, oczekiwania pracodawców potencjalnych nawet do tego, co oferuje rynek pracy, są po prostu się rozmieniają, nie ma infrastruktury, i tam, gdzie to się po prostu dzisiaj nie opłaca, to zacznie się opłacać, jak dołożymy inwestorom pieniędzy, po prostu obniżając im podatki? Znaczy, no to jest już indywidualne, jak gdyby rozpatrywanie każdej sprawy indywidualnie. Rzeczywiście nie jest tak, że w każdym miejscu na terenie całej Polski mogą powstać jakieś super inwestycje. To są... W północnej części województwa śląskiego? Ja myślę, oczywiście, że widzę takie szanse, ale tutaj jest duża rola samorządów, które rzeczywiście mają pewne tereny przygotowane. W tej chwili, żeby jakiś teren wszedł do strefy, do podstrefy ekonomicznej, to są naprawdę długie zabiegi, miesięczne, a nawet kilkuletnie. I rzeczywiście, jeżeli będzie taka możliwość, że jest dobry teren, jest dobry pomysł na ten biznes, to moim zdaniem oczywiście nawet właśnie te tereny północne województwa mogą na tym bardzo skorzystać. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. Naszym gościem był Andrzej Gawron, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Miłego dnia, do usłyszenia.